proboszcza Adama Podbielę, tutaj sąsiada naszego i gospodarza tej parafii. Obiecałem szefowi rady, że mu naprawimy tą... Leon. A ja obiecałem, że będę starał się o światło z drugiej strony. No i zobaczymy, kto dotrzyma słowa. Bo to skandal, żeby wam pół neonu świeciło. Skandal, żeby tak ciemno było do kościoła. To tak. Ale, prawda? Mamy wspólne cele. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Ale wspólnym celem jest jasność generalnie. Właśnie pójdźcie za światło, bo całe raty były przez ciemność ku światłu. Nie? Przez ciemność poszedł do światła, to więc my też przez ciemność dochodzimy do światła. Ja zrozumiałem, panie przewodniczący, że macie wspólną celę. Może źle skończyłem. Ale w takiej towarzystwie to może się dzieje. No myślę, że tak. Choć w więzieniu ten pan chodził po więzieniu, a ten mu współwięzień mówi, co ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz? Ja myślę tak, bo opłatki są. Mamy szczęście mieć księdza, a więc bardzo bym prosił o to słowo, które krzepi duszę. Ciało, mam nadzieję, będziemy później krzepić, a to jest ważne, bo bez ducha ciało nie istnieje. Co też po moim kolegę? Najpierw gdy się o Chrystus rodzi. Mam nadzieję, że... Cudownie. Dzięki. Super, na pewno to na tym zamieściłem. Tylko pusty. Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności, promienistej mrodzi. Aniołowie się radują pod niebiosy, niestety już nie żyjący, Żyd z pochodzenia, Polak z urodzenia, chrześcijanin z wyboru, dziadek go uczył życia na Biblii. Zresztą napisał taki piękny tekst Biblio Ojczyzno moje. Na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się miłości, radości, pokoju, przebaczenia. Biblio Ojczyzno moje. Tenże Roman Brandstetter w jednym ze swoich wierszy pisze takie słowa. Pewien człowiek był ojczyzną Boga, ale skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa. Ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, bo człowiek jest jego ojczyzną.
tutaj aktualne zgromadzenie tutaj doskonale wie, co się dzieje, kiedy odrzuci się Boga. Ostatecznie żyliśmy w takich czasach XX wieku, w którym odrzucenie Boga spotkało się z odrzuceniem człowieka. Jeszcze nikomu nie zaszkodziło to, że uznał absolut istniejący i nie ważąc, jaki jest stan naszej religii, wiary, trzeba przyznać jedną rzecz. Jeżeli człowiek ma tę świadomość religijności, świadomość potrzeby Boga w życiu, to na pewno będzie widział drugiego człowieka. Bo jak pisze Cyprian Norwid, człowiek jest obraz Boga. Człowiek jest obraz Boga. Źle nam to wyszło, kiedy Boga człowiek odrzucił. Pisze Leopold Staff, inny poeta, jak zwie się wasza boleść sroga, nie mamy Boga, brak nam Boga. Czas chrześcijańskiego Bożego Narodzenia jest przywracaniem miejsca Bogu w życiu człowieka. Tego miejsca szczególnego. Liczenie się z Bogiem jest liczeniem się z człowiekiem. I zarazem tyle symboli w tym narodzeniu. Choćby słowo Betlejem, które się nazywa miasto chleba. A my bierzemy chleb w takie wieczory poprzedzające czas tradycji Bożego Narodzenia. Po to, by łamiąc się tym chlebem, życzyć sobie daru pokoju. Proszę zauważyć, że kiedy Chrystus się urodził, mówią Ewangelie, że aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, pierwsze słowa, które powiedział do apostołów, to były takie. Pokój wam. Pokój wam. I myślę, że te kilkadziesiąt godzin, które nas dzielą przed Bożym Narodzeniem, przed rodzinnym zasiadaniem do stołu, przed byciem z najbliższymi, w tym gronie ludzi rady tej dzielnicy. Bez względu na podziały polityczne, bez względu na różną wizję świata, bez względu na doświadczenie życiowe, które mamy, nawet bez względu na nasze dziadostwo, błędy i słabości, bo któż ich nie ma, bez względu na nasze grzechy. Jest taki moment, w którym pragnijmy troski o człowieka, a tej troski można doświadczyć wtedy, kiedy nie odrzuci się Boga. I słowa modlitwy, które tutaj mam przed oczami, która jest błogosławieństwem opłatku wigilijnych, chleba białego, symbolicznego, jest głęboko zakorzeniona w Ewangelii, w tym przesłaniu Chrystusa, który przynosi światu pokój. Oczywiście temu światu, który zechce przyjąć ten pokój. Chrystus przychodzi do świata, nie wszyscy go przyjęli. Wielu nim zgardzili. Ale ci, co go przyjęli, tym dał moc i radość i pokój serca i nadzieję sensownego życia. Bardzo wam dziękuję, że mogę się tu spotykać z sąsiadami tak blisko tej świątyni. Coś wygram przy okazji, powiem taką jedną rzecz, że chciałbym wam życzyć sobie, żeby od tego miejsca waszej rady, nie bezradnej mam nadzieję rady, choć was pozbawiają wielokrotnie finansów, a odkąd Fenicjanie wymusili pieniądze, to rada jest wtedy władna, kiedy ma ten grosz i ma czym zarządzać. Oby mądrze zarządzało. Kończy się film, gruziński film, piękny film Pokuta. Idzie stara kobieta, pochylona ku ziemi. Podnosi w tym momencie głowę i widzi młodą kobietę w oknie. I pyta się tej młodej kobiety tak. Czy ta droga prowadzi do świątyni? A ta młoda kobieta mówi tak. Nie, to jest ulica Arłama. Ona nigdzie nie prowadzi. I wtedy ta kobieta zdziwiona, pochyla się, idzie dalej i mruczy. To po co komu taka droga, która nie prowadzi do świątyni? Ja bym to parafrazował. Po co komu taka droga, która nie prowadzi do Boga? Jeżeli prawdą są słowa św. Augustyna,
najbardziej umiłowanego mojego świętego, że drogą do Boga jest drugi człowiek. Drogą do Boga jest drugi człowiek. A wasze życie tutaj, wasze radzenie, to jest troska o człowieka. I chwała wam za to. Troska o człowieka. Cały czas przestrzeń człowiek. Człowiek się liczy. Ten stary, ten chory, ten biedny, ten młody, wzrastający przy nas. Troska o człowieka. Nie zaszkodzi temu człowiekowi dać drogę i pokazać drogę do świątyni. Nawet gdyby czasem tylko przyszedł ją zwiedzić. Ale tej ciszy świątyni mógłby znaleźć drogę do człowieka. Drogę do serca. Nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło bycie blisko Boga. Poszukiwanie nawet Boga. Jak powiedział Bóg, będziecie mnie szukać, a pozwolę wam się znaleźć, bo będziecie mnie szukać całym sercem. Bardzo wam życzę na ten rok, byśmy taką drogę stworzyli do świątyni, żebym tą drogą szedł do was i przyjrzymy sobie, żebym częściej przychodził tu po prostu od tak, jak do sąsiadów, jak do przyjaciół. Bo mnie całe życie kapłańskie, dlatego jestem księdzem. Człowiek i troska o niego stała się najważniejsza. Zresztą ku zaskoczeniu świata Jan Paweł II, kiedy zaczynał pontyfikat, powiedział, że centrum Kościoła jest człowiek. Szokujące. Nie Bóg, człowiek. Bo Bóg przyszedł do człowieka. Pewien człowiek był ojczyzną Boga, ale skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa. Ale zawsze tęsknił za człowiekiem, bo człowiek jest jego ojczyzną. Ja byłem 8 lat drukarzem. Mój tata był dyrektorem drukarni, kierownikiem drukarni prasowej. Kiedy pytają moi młodzi, dlaczego zostałem księdzem, to powiedziałem, zawsze to mówiłem, bo mi maszyna nie wystarcza. Czasem kopnąłem maszynę, darłem się na nią, jak źle drukowała. Tak miałem personalne podejście do tej maszynerii. I ja wiem, że nie bylibyście radnymi, gdyby nie troska o człowieka. Ja bardzo wam wszystkim życzę i sobie, żeby w tej trosce o człowieka nie było zapomnienia o Bogu. Bo człowiek jest obraz Boga. I tyle w nas człowieczeństwa, ile w nas prawdziwie Boga. To są moje życzenia, to jest moje pragnienie. Żałuję tylko, że tak rzadko tu jest. Mam nadzieję, że kiedyś, najwyższym jeszcze do stycznia, do końca stycznia, zaproszę na kolędowanie, na siędzięcie i przyjdzie do tej mojej sali, którą zbudowałem tam, piękną, taką i czytelnię, i salę spotkań. Po prostu posiedzimy. I jak powiedziałem, nie bardzo mnie w tym momencie interesuje jakikolwiek podział polityczny, jakiekolwiek wizje świata, bo tutaj się możemy boksować, bić, nawet czasami złorzeczyć, nawet mówić twarde słowa, byle siebie nawzajem nie obrażać. Co mnie boli w polityce, to niszczenie człowieka. I tego nie mogę zrozumieć. I to są chrześcijanie. W żaden sposób nie mogę tego akceptować. Bo nie wystarczy mieć medali na szyi, Matkę Bożą tu czy tam przylepioną. To nie jest tak. Człowieczeństwo się sprawdza przez szacunek dla człowieka. I nie mogę tego zrozumieć. Dla mnie ten świat to jest dziwny świat. Że mamy taką dziwną hipokryzję w sobie. Taki dziwny faryzeizm. Bo wizja tej ojczyzny i różne sprawy i troski, możemy się tutaj boksować. I trzeba nawet. Szukając najlepszych dróg, najlepszych wyjść. Politycy się mogą zmieniać, rządy się mogą zmieniać. Ale troska o człowieka powinna być zawsze. W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za tą świętą noc, kiedy Bóg przyszedł na świat. Przyszedł na świat Jego Syn, Jezus Chrystus. Narodził się z Marii, a być Bogiem z nami. Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, za ten biały chleb, opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, które zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole Rady. Podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarzy. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemne dobre życzenie. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego,
a we znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, a zwłaszcza z potrzebującymi miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże nasz Ojcze, w tej uczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim rodzinom tutaj zgromadzonym, także tej wspólnocie, daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Obdarz także naszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, pokojem przez cały ten nowy rok, który staje się naszym udziałem. Ciebie prosimy. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych, ale także młodych ludzi poszukujących na całym świecie. Pociesz i umocnij dobrą nowiną tej świętej nowiny, tej świętej sprawy, jakim jest narodzenie Boga pośród ludzi. Ciebie prosimy. A naszych zmarłych bliskich i znajomych, także tych, którzy kiedykolwiek tu stanowili radę, których należy pamiętać, bo jak mówi Herbert, umarli żyją pamięci żywych. Obdarz ich szczęściem i światłem Twojej chwały. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swego Pana. Panie Boże, Ty sprawiłeś, ta święta godzina nasza tutaj zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnili blaskiem Twojego światła w naszym codziennym postępowaniu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Maryjo, wspomożenie wiernych, święty Józefie, módl się za nas. Pan błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bardzo Wam życzę, żebyście byli ludźmi pełnymi radości i pokoju, a między sobą, żebyście nawet wspierając się i spory tocząc, mieli w sobie wiele życzliwości i szacunku dla siebie nawzajem. I w tym Was nie mogę siąść do stołu, bo za 20 minut mówię kazanie. Znaczy, tutaj też rozgadają, ale już jest trudno. Ja przejdę z moim opłatkiem i podejdę do każdego i naprawdę przynajmniej uciskam prawicę i mogę się ucałować z paniami, bo to jest jedyna okazja. Ja pójdę przodem, dam, żeby...